To był jeden z wielu regularnych treningów w sekcji akrobatycznej klubu MKS Polonia Świdnica, a przynajmniej na taki zwyczajny trening się zapowiadało. Jednak członkowie klubu postanowili sprawić niespodziankę Zuzi i Dziak, Szymonowi Wolano, ich trenerowi oraz dyrektorowi sportowemu, którzy kilka dni temu wrócili z prestiżowych zawodów w Las Vegas. Odbył się tam międzynarodowy turniej Vegas Acro Cup, w którym ta dwójka osiągnęła nie lada sukces. Szymon i Zuzia spędzają ze sobą bardzo dużo czasu podczas treningów i zawodów. To zaszczepiło w nich wzajemne zaufanie i sympatię. Ja dość myślę, że dobrze znoszę stres, mimo że on jest taki dla mnie motywujący. Zuzia też pomimo tego, że jest jeszcze młoda, ma 12 lat, a bardzo dobrze radzi sobie z psychiką nawet na takich zawodach. Na takiej rangi. Mam do niego 100% zaufania, bo wiem, że że on mnie zawsze złapie, zawsze czuję się przy nim bezpiecznie, bardzo bezpiecznie. Przychodzę na salę z uśmiechem i po prostu kocham to robić i to mi sprawia przyjemność. The bronze medal, third place. From MKS Poland goes to Susanna and Shimon. Za nimi 3 dni zmagań i walki o wynik to nerwy i stres, które opłacało się znieść. Zawodnicy przywieźli z Las Vegas znakomity brązowy medal. Na początku się stresowałam, ale później jak weszłam na matę i została włączona muzyka, to stres minął i to bardzo szybko. Dużo osób ma taką okazję, żeby w Las Vegas zdobyć brązowy medal. I z tego powodu się bardzo cieszyłam i byłam z siebie zadowolona i dumna. Chciałem się tylko sprawdzić, nie liczyłem, że zajmiemy żadne miejsce. Myślałem, że będzie dużym osiągnięciem wejście w finał, a jednak udało się osiągnąć coś więcej niż tylko wejście w finał. Zawsze jest jakieś takie lekkie niezadowolenie, nawet nie lekkie, było duże, ale daliśmy radę, nadrobiliśmy wszystko w układzie finałowym. Turniej w Las Vegas był połączony pierwszy raz z Pucharem Świata. Była to ogromna presja dla naszych zawodników, bo oglądali i najlepszych, bo to najlepsi na świecie, to praktycznie to było jak mistrzostwa świata. Rosjanie, Chińczycy, cała czołówka światowa tam brała udział, była duża presja. Troszkę żeśmy tam, te miejsca nasze, po pierwszym układzie byliśmy ex aequo z Amerykanami na drugim miejscu. Później tam mały błąd popełniony tam przez nas, taki techniczny, spadliśmy na ostatnie miejsce, ale w finale żeśmy wywalczyli 3. miejsce. Ci zawodnicy wytrzymali tą presję i jestem z nich bardzo dumny i uważam, że są gotowi reprezentować kraj na mistrzostwach Europy i świata. Wypadli bardzo dobrze, chociaż były takie chwile zwątpienia po drugim układzie, gdzie otrzymaliśmy od sędziów karę, ale udało się dojść do sesji finałowej, w której pokazali naprawdę wysoką klasę i ostatecznie zajęli 3. miejsce. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, rywalizacja bardzo duża, uczestniczyło w turnieju 1400 zawodników, więc uważam, że jest to bardzo dobry wynik, bardzo duży sukces naszych zawodników i mega duże doświadczenie. Zdobycie tych wyjątkowych wyników i wyjazd do oddalonego na 1000 kilometrów miejsca nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra wola, chęć pomocy i hojność darczyńców i przyjaciół. Działając w imieniu zarządu MKS Polonia Świdnica, chciałem serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy wspierali nas
podczas tego turnieju, podczas wyjazdu do Las Vegas. Przede wszystkim wspierali nasze dzieciaki, które występowały na takim poziomie międzynarodowym, rywalizując z klubami z 18 państw. Dziękujemy przede wszystkim też sponsorom, którzy umożliwili nam i naszym dzieciom wyjazd na takie zawody powiązane z Pucharem Świata w Las Vegas. Przede wszystkim podziękowania dla Urzędu Miasta, dla pani prezydent miasta Świdnicy za wsparcie finansowe, podziękowania dla firmy Gales, podziękowania dla firmy Inwestpark w Wałbrzychu za wsparcie finansowe, ale również podziękowania i to takie bardzo serdeczne od nas wszystkich, od wszystkich naszych członków naszego klubu, rodziców, działaczy, dla rodzin, które przyjęły nas w Las Vegas. Są to byli zawodnicy, którzy kiedyś czynnie uprawiali akrobatykę sportową w Świdnicy. Zamieszkują teraz od kilkunastu lat w Las Vegas, tam ze swoimi rodzinami. Mieszkaliśmy u nich, w ich domach rodzinnych. Stworzyli nam ciepłą atmosferę, kibicowali, dbali o nas na każdym kroku od godzin porannych do późnego wieczora i dla nich to przede wszystkim bardzo duże podziękowania. Jest to Robert Walczak, jest to Artur Kalisz wraz ze swoimi rodzinami, jest to Sebastian Żarkowski, jest to pan Andrzej Zawada. Dla nich serdeczne podziękowania za to, jak nas potraktowali i za wsparcie, za czynne kibicowanie i za nasze, można powiedzieć, wspólne działanie na rzecz MKS Polonia Świdnica. Mimo tego, że zamieszkują za oceanem, pomogli nam bardzo dużo. Dla nich serdeczne podziękowanie. Wycieczka do Las Vegas nie była tylko okazją do udziału w niezapomnianych zawodach, ale także do zwiedzenia wielu wspaniałych miejsc. Spędzaliśmy czas w różnej formie, przede wszystkim rekreacja. Robert z Arturem i ze swoimi rodzinami zapewnili nam bardzo dużo tu atrakcji, bardzo dużo zwiedzania. Praktycznie każdy dzień był poświęcony, poza zawodami, poświęcony na zwiedzanie, na dotarcie do bardzo, bardzo wspaniałych miejsc. Dlatego jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że poświęcili nam, mimo swoich obowiązków codziennych, bardzo dużo czasu i pokazali nam, w jakich warunkach mieszkają, w jakich warunkach żyją. To jest piękne miasto, bardzo mi się spodobało. Ludzie byli różni, naprawdę można było spotkać bardzo specyficznych ludzi na ulicy. Jeszcze w ostatni dzień byliśmy w Los Angeles i tam też mi się bardzo podobało. Zwiedziliśmy wiele miejsc, byliśmy nad oceanem, w górach, na bardzo wielu wycieczkach. Teraz przed Szymonem i Zuzią wcale nie czas na odpoczynek. Przed nimi kolejne wymagające treningi, które, jak mają nadzieję, mogą zaowocować wyjazdem do Izraela, gdzie odbędą się Mistrzostwa Europy. Walczymy o to, mamy nadzieję. No na razie są na pierwszym miejscu w kadrze. No i będziemy starali się utrzymać tą pozycję i pojechać na te Mistrzostwa Europy do Izraela. Nikola Wojsa, Anna Kulik i Olivia Pyka. Na niespodziankę, pochwały i gratulacje podczas tego wyjątkowego treningu zasłużyły także młodsze stażem członkinie klubu MKS Polonia Świdnica, Oliwia, Nikola, Ania, Ola i Kamila, które kilka dni temu wzięły udział w ogólnopolskim turnieju w Mikołowie. Wystąpiły tam w kategorii trójek żeńskich. Dziewczyny na 14 zespołów w eliminacjach zajęły pierwsze miejsce, a w finałach zdobyły zaszczytne drugie miejsce. To są dziewczyny, które startują w klasie JUT, czyli klasę, to jest połączona klasa trzecia z klasą drugą, tak jakby stworzony taki oddział dodatkowy. To są tak naprawdę dziewczynki, które od niedawna razem trenują. Pierwsze swoje szlify miały na Chmielewskim, gdzie dostały się do finału, ale nie poszło im tak świetnie jak teraz na zawodach w Mikołowie, na turnieju ogólnopolskim w akrobatyce sportowej. Kochamy to, co robimy i jest nam tutaj dobrze. Są tu wspaniali ludzie. No i... Dla ludzi. A ty? Można też się zapoznać z niektórymi. Też dla towarzystwa. A ty? Ja też po prostu już dużo umiemy i chcemy jakby jeszcze bardziej to brnąć, kontynuować. Spodobały mi się te dziewczyny, jak tańczą w tych strojach. Są tak ładnie pomalowane, no i też chciałam to robić. Serdecznie gratulujemy wszystkich sukcesów akrobatycznej sekcji klubu MKS Polonia Świdnica. Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia w dalszych działaniach.